Wszyscy pamiętamy takie czasy, kiedy rezonans magnetyczny w województwie świętokrzyskim był tylko jeden i całe województwo jeździło do Kielc. Były tam ogromne kolejki, długo się czekało. Dzisiaj ta sytuacja uległa diametralnej zmianie. Wszystko wskazuje na to, że bez mała każdy szpital powiatowy w województwie świętokrzyskim dysponuje rezonansem magnetycznym i to jest ta zmiana jakościowa, która wpływa na poprawę stanu diagnostyki, którą stosuje służba zdrowia wobec swoich pacjentów i mam takie przekonanie, że ten rezonans magnetyczny, który tutaj dzisiaj został otwarty, który został zainstalowany w Pińczowskim Szpitalu, to ważna sprawa. Zresztą, tak jak słuchaliśmy, szpital Pińczowski cały czas się zmienia od 2019 roku. Każdego roku przybywa tutaj nowy sprzęt. Mam takie przekonanie, że jest rzeczą niezmiernie ważną, że z tego miasta pochodzi wojewoda świętokrzyski, pan dr Zbigniew Koniusz, który dba o to, aby w swoim mieście służba zdrowia była dobrze urządzona. Ja go też w tych działaniach wspieram, bo mam takie przekonanie, że warto inwestować w sferę ochrony zdrowia i tak tutaj w Pińczowie się to dzieje. Trzeba podkreślić jedną jeszcze rzecz bardzo ważną. Otóż zmiana, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jest związana z tym, że zmienił się poziom dofinansowania do służby zdrowia ze środków budżetowych, ze środków publicznych. Ja przypomnę, w 2015 roku 74 miliardy złotych. Taki był stan dofinansowania do służby zdrowia w skali ogólnopolskiej. Dzisiaj, na koniec tego roku, ze środków publicznych do całej służby zdrowia trafi kwota 160 miliardów złotych. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest zmiana. Jeśli idą takie duże pieniądze, to za tym idą i wynagrodzenia w służbie zdrowia, ale za tym przede wszystkim idzie nowej generacji sprzęt diagnostyczny, który służy pacjentom.